Sowa symbolizuje wiedzę, inteligencję, mądrość. Przymioty jak najbardziej pozytywne. Często na ilustracjach przedstawiana jest z książkami czy w okularach jako symbol mądrości. Już wkrótce mieszkańcom Ostrowca, Starachowic, Końskich czy Staszowa będzie kojarzyć się z przestrzenią, strefą do poznawania tajemnic nauki. Dają nam wiedzę, myślę, że sporo szkoleń, tak żebyśmy mogli tu prowadzić zajęcia, żeby to nie była tylko i wyłącznie zabawa, tylko żeby nauczycieli mogli korzystać z tej strefy w kontekście nauki. Sowy to pilotażowy projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik, zapoczątkowany w sierpniu 2020 roku. Zakłada on stworzenie do 2023 roku ogólnopolskiej sieci lokalnych minicentrów nauki, w których zgodnie z innowacyjnym podejściem praktykowanym od lat w CNK, wiedzę zdobywa się poprzez samodzielne poszukiwanie i eksperymentowanie. Rząd przeznaczył na niego 44 miliony złotych. Na pewno będzie to miejsce, gdzie uczniowie przychodząc będą mogli w sposób atrakcyjny, w sposób ciekawy, w sposób empiryczny zapoznawać się z prawami fizyki, zapoznawać się z najnowszymi osiągnięciami nauki. Strefa odkrywania wyobraźni i aktywności ma być częścią Centrum Tradycji Hutnictwa, które powstaje w budynku dawnego Zakładowego Domu Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostatnie piętro etiudy, bo to jest przestrzeń, która miała być pierwotnie planowana na salę konferencyjną. Ale zakładamy także, że mała sala konferencyjna jest, może być wykorzystana jako małe kino. To jest na poziomie pierwszym. Myślę, że przedstawiciele Centrum Nauki Kopernik byli zachwyceni, bo rzeczywiście można powiedzieć, że za ścianą będzie się kończyć Centrum Tradycji Hutnictwa, a za ścianą drugą będzie się otwierać Sowa. To jest fajna taka efekt synergii także wystawienniczy, że zakładamy także, że będziemy to pakietować wspólnie, czyli będzie można zwiedzić Centrum Tradycji Hutnictwa i uczestniczyć w warsztatach w Sowie. Na utworzenie jednej strefy odkrywania wyobraźni i aktywności rząd przeznacza około 1 000 000 złotych, przede wszystkim na jej wyposażenie. Przygotowanie pomieszczeń i organizacja przestrzeni w dawnym budynku ZDK to koszt również około 1 000 000 złotych.